Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus siedział przy stole, jeden ze współbiesiadników rzekł do Niego: Szczęśliwy jest ten, kto będzie ucztował w Królestwie Bożym. Jezus mu odpowiedział: Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Kiedy nadszedł czas uczty, posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym: Przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe. Wtedy zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. Pierwszy kazał mu powiedzieć: Kupiłem pole, muszę wyjść, aby je obejrzeć. Proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego. Drugi rzekł: Kupiłem 5 par wołów i idę je wypróbować. Proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego. Jeszcze inny rzekł: Poślubiłem żonę i dlatego nie mogę przyjść. Sługa powrócił i oznajmił to swemu panu. Wtedy rozgniewany gospodarz nakazał słudze: Wyjdź co prędzej na ulice i zaułki miasta i wprowadź tu ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych. Sługa oznajmił: Panie, stało się jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce. Na to pan rzekł do sługi: Wyjdź na drogi i między opłotki i zmuszaj do wejścia, aby mój dom był zapełniony. Albowiem powiadam wam, żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty. Bóg zaprasza, człowiek odmawia przyjścia na spotkanie z Nim, na ucztę. Odmowy człowieka są często obraźliwe, wskazujące na zbytnią troskę o sprawy, którymi można zająć się w innym czasie. Człowiek zajmuje się sprawami jakby o mniejszej wartości. Dlaczego nie byłeś na mszy świętej? No bo musiałem się do południa wyspać. Zobacz, po południu, wieczorem jest msza święta w niedzielę. No tak, ale potem przyszli goście i... Zawsze znajdziemy jakiś sposób, jakąś wymówkę, żeby Panu Bogu powiedzieć nie. Co jest ważne? Co jest w tym wszystkim ważne? Żebyśmy się w tej odmowie źle poczuli. Żebyśmy poczuli jakiś niesmak, jakieś gryzienie w sumieniu. Dlaczego aż tak? Dlaczego tak radykalnie? Dlatego, że są w naszym życiu sprawy, których absolutnie nie wolno lekceważyć. Człowiek może się przyzwyczaić do byle jakości swojego życia religijnego. Byle jakości. Nie pójdę na mszę świętą, nie będę się spowiadał, nie uczestniczę w rekolekcjach. No i co się stanie? Bóg staje się w twoim sercu tym, który jest dla ciebie obojętny. Przestajesz się modlić. Uważasz, że Bóg powinien się dostosować ze swoimi wymaganiami do twoich możliwości. Gospodarz wszystko przygotował na przyjęcie gości. Jak można przypuszczać, nie spodziewał się odmowy zaproszonych. A zaproszeni zignorowali zapraszającego, a nawet nim wzgardzili. Zobaczmy, odmówić Bogu to nim wzgardzić. Mocne, ale prawdziwe. Odmówić Bogu. To jest tak samo, pamiętam jak jedna pani mówiła o swojej córce, która chciała iść na mszę świętą w niedzielę, tak prawie jakby miała iść na plażę. Nie pójdziesz w ten sposób ubrana. Dlaczego? Moje koleżanki tak chodzą. Czy na spotkanie z królem też byś się tak ubrała? Dobre. Czy na spotkanie z królem też byś się tak ubrała? A idziesz na spotkanie z kimś więcej niż król. Jakie to jest ważne, że rodzice powinni przekazywać swoją wrażliwość religijną swoim dzieciom. Swoją wrażliwość. Gospodarz, którym jest Bóg, nie rezygnuje w stronę wyjścia innych osób. I te słowa gospodarza są bardzo stanowcze. Wyjdź na drogi i opłotki i zmuszaj, czyli uporczywie namawiaj do wejścia. Jest w tej zachęcie taka niezwykła żarliwość i przynaglenie ze strony Pana Boga. Oczywiście my nie zmuszamy,
żeby drugi człowiek przyszedł na mszę świętą, żeby się spowiadał. Ale powinniśmy wyjaśniać, tłumaczyć, nie rezygnować. Nie rezygnować. Zobaczmy, że to wszystko składa się na tę rzeczywistość nawracania. Nie tylko my się nawracamy, ale my jesteśmy powołani do nawracania, czyli umożliwienie zawrócenia z drogi tym, którzy idą błędną drogą. Idą drogą nieprowadzącą do Pana Boga. W naszych czasach za mało się mówi o nawracaniu. O nawracaniu. Nie przymus psychiczny, nie w jakiś sposób żądanie, ale wyjaśnianie. Oczywiście warunek, jeżeli człowiek chce o tym rozmawiać. Bóg nie chce, aby ludzi zmuszano do akceptowania Jego miłości i dobroci. Chce jednak, abyśmy innych przekonywali. Warto o tym pamiętać, że tylko człowiek przekonany jest przekonywujący. Jeżeli ja żyję pewnymi wartościami, jeżeli dla mnie uczestniczenie w niedzielnej Eucharystii nie jest jakąś tylko tradycją, koniecznością, bo co inni powiedzą, to wówczas ja będę przekonywujący. Człowiek głosi Słowo Boże, ewangelizuje, człowiek ochrzczony, kiedy z własnego przekonania uczestniczy w życiu sakramentalnym Kościoła. Nie jest możliwe, aby kogokolwiek przymusić do nawrócenia i wiary. Stąd próby przymuszania do nawrócenia nie są wyrazem woli Bożej. Przymus i okrucieństwo z tym związane są wyrazem działania sprzecznego z wolą Pana Boga. Natomiast uporczywe przekonywanie, szanujące godność słuchacza, jest nakazem, jest powinnością moralną słuchającego. Zobaczmy, że w rodzinie dzieci z czasem zaczynają żyć od strony religijnej, tak jak że dzieci zaczynają żyć tak, jak żyją rodzice. Że dzieci zaczynają chodzić takimi drogami, jakie poglądy przedstawiają ich rodzice. Odpowiedzmy sobie zatem na pytanie, czy ja Bogu nie odmawiam? A jeżeli ta odmowa się pojawia, czy nie powinienem z tym coś w najbliższym czasie istotnego uczynić?